Natasza. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj z nizu Natasza spi, da? A z wierchu Ania spi. No, znajcie, to u mnie w ogóle... Państwo przyjechali tu do Polski z powodu tego, że on jest Polakiem i rodzice i dziadkowie byli Polakami, którzy w 1936 roku byli wysiedleni do tego Kazachstanu. Ogólnie, jak to powiedzieć, z byłych terenów Polski. To Polski. Z Kresów Wschodnich. Dokładnie, tak? Dokładnie tak. I państwo czekali już 8 lat, a nie podali z papiery, żeby wyjechać do Polski. I 8 lat czekali na wizy papierkowe, to potwierdzenie, to wszystko, to bardzo dużo, długo trwało ogólnie. Przede wszystkim, no, czuje się Polakiem i chce mieszkać tu i mu, i jak to, dzieci też chcieli, żona nie też sprzeciw, nic nie ma tego, żeby to przyjechać tu do Polski. I w końcu, jak to mówi się, przyjechali nas do domu, na swoją historyczną ojczyznę. W tym roku nam przyszło zaproszenie. Na początek przede wszystkim trzeba pozałatwiać wszystkie dokumenty dla repatriantów, czyli już w dniu dzisiejszym przedstawiciel naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jedzie z Państwem do tłumacza, ponieważ dokumenty muszą być przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza. Jeżeli te dokumenty będą przetłumaczone, oczywiście od razu zostaną Państwo zameldowani, otrzymają stosowne polskie dokumenty. Na bieżąco oczywiście tutaj wspomagamy Państwa poprzez istniejący nasz bank żywności, czyli Państwo również tutaj otrzymują produkty żywnościowe, zostali zaopatrzeni. Jeśli chodzi o szkołę, to oczywiście dzieciaczki, jest szkoła na miejscu, bardzo ładna szkoła, jest to zespół szkół publicznych, dzieciaczki oczywiście pójdą do szkoły, od razu będą się edukować, na pewno zostaną objęci szczególną troską, tak, z racji tego, że nie znają jeszcze naszego języka polskiego, to będą objęci szczególną troską i z pewnością jakiś kurs przejdą, żeby jak najszybciej nauczyć się tego naszego języka polskiego. Kiedy oni przyjechali w 1936 roku u dziadka też było już jakby sześcioro dzieci było. Mhm. A wiadomo, w te czasy też głód był i ten. To dziadek poszedł gdzieś, żeby jakoś tą rodzinę nakarmić, gdzieś poszedł, jak już zboże pozbierali z pola i poszedł pozbierać to, co zostało właśnie i złapali jego na tym. I poszedł do 5 lat więzienia i tam wszystko, koniec. Aha, już, zmarł. Tak. Mhm. Czy zmarł, czy zabili, już to nikt no, tego on, jeszcze... On więc zdarł u mnie był, może być, oni go zabili. Pani wójt gminy Wińskiej, Jolanta Kresowata Zielnica, oczywiście przygotowała uchwałę zapraszającą nasze rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu do gminy Wińsko. Uchwała została jednogłośnie podjęta przez naszych radnych gminy Wińsko. Zaprosiliśmy początkowo 10 rodzin, czyli 3 rodziny do Wińska, które tu obecnie już mamy, przyjechały do nas w dniu wczorajszym. I 9 rodzin, które do nas dojadą stopniowo. Pierwsza rodzina do Rudawy zawita już do nas na początku marca tego roku. Jest to rodzina 5-osobowa, rodzice z 2 dzieci. Tak, to w tri. Z tego co pamiętam, bo jego ojciec, kiedy byli wysłani, miał 6 lat. Mówię, że za wiele on już tak nie pamięta, ale pamiętał i opowiadał dla Jury, że jego już dziadek, ojciec mówił, że przyjdzie taki czas, że wy wrócicie wszystko jedno do domu, czy do Polski. No czy tak, może ja nie wiem, jak to lepiej określić. I, no i przyszedł, mówię, w końcu ten czas.